No i takim wstępem witajcie w kolejnym odcinku budowania mojej kampanii klonów na jakiejś powiedzmy bagienno-jeziorkowej planecie. No i słuchajcie, od ostatniego filmu niewiele się tak naprawdę na tej makiecie zmieniło, oprócz tego, że no zapełniłem po prostu całą tę jedną płytkę, tak. No ona jest już w 100% zapełniona, tak jakbym chciał, żeby była. No i też jeden z widzów im powiedział, że fajnym pomysłem byłoby, żebym zrobił właśnie tego mocka z klonów, a kolejnego takiego samego na takiej samej planecie zrobił już z ery Imperium. No bo jak ktoś oglądał ten poprzedni film, no to tam się wahałem, czy właśnie używać tych klonów, czy używać szturmowców, bo mam jakąś taką ochotę na szturmowców. No i szczerze mówiąc, to jest całkiem dobry pomysł, żeby zrobić taką właśnie planetę właśnie z wojen klonów, gdzie to była po prostu jakaś operacja wojenna, tak, że właśnie klony po prostu odbijały tę planetę lub ją zdobywały. I też fajnym pomysłem byłoby właśnie zrobić tę planetę później, tak? Jakąś po prostu placówkę, może Imperium na takiej planecie, albo na jakiś taki po prostu punkt, powiedzmy, też na takiej właśnie planecie. Niekoniecznie, że tam musi być jakaś baza imperialna, tylko na przykład jakieś lądowisko, coś takiego, że wiecie, na przykład Imperium pozyskuje jakieś surowce z tej planety, czy coś takiego, no wiecie, jak to było w Imperium. Więc myślę, że to byłby całkiem fajny pomysł, szczerze mówiąc, na dwa takie mocki, że jednego właśnie bym zrobił z tych klonów, no a drugiego na takiej samej planecie, na takiej samej roślinności, bym zrobił już z ery Imperium. I też bym wam pokazał właśnie, jak Imperium, powiedzmy, wykorzystywało planety, tak? Chciałbym na przykład zrobić taką scenkę, gdzie Imperium miotaczami ognia wypala teren, tak? Po prostu spala ten teren wokół pod jakąś placówkę czy coś. Coś takiego jak robili Niemcy podczas II wojny światowej, więc to może być coś ciekawego, szczerze mówiąc. I tak, generalnie jak widzicie, to użyłam do tych roślinek różdżek, tak? Widziałem, że wam się ten pomysł podobał. No, te różdżki to jest trochę taki zamysł, powiedzmy, takich, no nie wiem, trzcin, coś takiego, wiecie, co przy jeziorach, czy jakichś tam bagnach rośnie, czy też może jakieś tam pałki, więc to jak najbardziej fajnie wygląda jako właśnie takie różdżki. Popatrzcie, że dając je tam gdzie niegdzie po prostu jako, no bo jak wiecie, jak robię z tych roślinek takie coś, no to zawsze mi zostanie przynajmniej jedna albo dwie takie dziury w tych listkach, więc takie właśnie pałki, powiedzmy te różdżki wsadzone tam idealnie się po prostu komponują w tym. I nie ma takich pustek, nie ma takich prześwitów, a szczerze mówiąc, no patrzcie, taki mały prostokrotek, taka mała różdżka, a jednak mimo wszystko w jakichś tam po prostu momentach jakąś tam robotę robi. Również ułożyłem, powiedzmy, takie drzewa, coś takiego, jakieś takie pnącza zielone z tych ogonów, no i muszę powiedzieć, że to po prostu wygląda świetnie według mnie. Gdybym miał więcej takich ogonów, no to na pewno na tej planecie pojawiałoby się ich znacznie więcej. Na razie mam tylko cztery takie i zrobiłem po prostu z trzech takich, o tutaj jedno takie miejsce. Plus jednego dałem tutaj i też całkiem spoko, szczerze mówiąc, wygląda. Dodatkowo do tego jednego dałem taki dark orange kolor tego ogona, żeby też nieco podkreślić na przykład takie roślinki, jak tutaj są pod tymi okopami, żeby no po prostu było takie, wiecie, że nie tylko w tym miejscu są na pomarańczowo. Więc no, tak jak mówię, no dość fajnie na razie ten mocek zaczyna wyglądać. Gdzie zaczyna robić jakieś takie scenki, jak właśnie taki klon, powiedzmy, że który no już poległ na tym polu bitwy, ale parcie dalej trzyma broń w dłoniach, jak prawdziwy żołnierz, powiedzmy. No i też generalnie tutaj bym zrobił takie, powiedzmy, małe centrum dowodzenia, coś takiego, że wiecie, że tutaj jest po prostu więcej terenu takiego, mniej wodnistego, więc klony po prostu to wykorzystały, rozstawiając jakieś tam prowizoryczne, powiedzmy, to takie okopy, jakieś tam skrzynki, też nawet są te moździerze, czy nawet jest miejsce dla rannych. Więc no myślę, że też to całkiem spoko wygląda. Na razie zupełnie zrezygnowałem z figurki komandora Gridałem na razie takiego, powiedzmy, Shark Troopera. Myślę, że też może to całkiem spoko wyglądać, a najwyżej komandor Grid gdzieś się pojawi tutaj z przodu po prostu razem ze swoim oddziałem tych klonów z kaszyk. Również chciałbym trochę bardziej tą roślinność urozmaicić w postaci tych właśnie takich korzeni, które gdzieś tam, gdzie niegdzie się po prostu pojawią. Też dwa takie kolce mam w swojej kolekcji, więc myślę, że fajnie byłoby je tu wykorzystać. Oraz takie, no też mam dwa właśnie w kolekcji, takie dark orange, do takie roślinki. Więc też myślę, że jak powbijam na nie po prostu to takie oliwkowe, zielone, to też będzie całkiem spoko wyglądało gdzieś. Więc no myślę, że teraz bym zaczął po prostu robić w kolejnym odcinku, no tą drugą część moca, na której po prostu będą już droidy. No bo jak sami widzicie, no ta część mocka, czyli ta pierwsza płytka jest już skończona. Też nie wiem, czy nie jest tutaj może figurek za dużo, szczerze mówiąc, ale jak się oglądało te odcinki Clone Warsów w przypadku tej kampanii na Ubarze, no to tam wiecie, tam było po prostu mnóstwo tych klonów PC Dedynki, tak? Więc myślę, że jak na taką kampanię, powiedzmy, dość sporą, no to myślę, że nawet tyle figurek byłoby całkiem spoko. No być może zrezygnuję z paru figurek gdzieś, gdzie niegdzie, w jakichś miejscach. Chociaż no, jak tak patrzę, no niby jest trochę gęsto, ale no, jak widzicie, no coś tam oddaje, tak? Mamy po prostu takie pokazanie, że jest to po prostu armia jakaś, jakiś tam batalion, legion atakujący, no, linię nieprzyjaciela, więc myślę, że to też całkiem spoko wygląda. No i cóż, no obecnie to chyba najbardziej ubolewam nad tym, że nie mam tych roślin takich ogonów, tak? No bo te ogony, tak jak powiedziałem, one naprawdę robią robotę.
Żałuję, że mam ich tak mało, że nie kupiłem ich wcześniej, jak ten sprzedawca miał ich więcej. Teraz zostało mu się dosłownie tych kilka. I też chyba na razie jeszcze nie widziałem, żeby tam coś dodawał nowego na sprzedaż. Więc no muszę poczekać, ale też nie chciałbym, żeby ten mocek, nie wiem, miesiąc był budowany, tak? No bo to nie jest coś, co wymaga tylu czasu, żeby po prostu poświęcić na takie coś. No bo tak jak mówię, no ten mocek jest po prostu dość, powiedzmy, łatwy w budowaniu, tak? No bo ja z zamysłu chciałem, żeby to była po prostu taka płaska planeta, taka właśnie z jeziorami, z jakimiś, powiedzmy, kałużami, a nie jakieś tam, wiecie, wyżyny, jakieś skały, coś takiego. I jak na razie mi to całkiem spoko wychodzi, tylko tak jak mówię, no brakuje mi takich roślinek w postaci tych ogonów, które by dały tak trochę takie urozmaicenie, powiedzmy, przestrzenności tego mocka, tak? No bo jak patrzę na przykład o tak z takiej linii, no to jest dość płasko, tak? No te rośliny są w wielkości po prostu klonów, nawet mniejsze, a jakby gdzieniegdzie było więcej takich ogonów, no to ten mocek by od razu lepiej wyglądał. Swoją drogą tam się szykuje mały mocek z bitwy Benkartów, ale to będzie o tym oddzielny filmik właśnie. Już chyba niedługo, może nawet jutro będzie ten filmik. No i cóż, no mi się na razie ten mocek podoba, tak? No ja tak jak mówiłem w poprzednim filmie, jestem mega fanem tych oliwkowych roślin, takich połączeń tego oliwkowego z ciemnopiaskowym, jakieś tam gdzieniegdzie brązowe elementy. No ja bardzo to lubię, a też te oliwkowe elementy, te takie roślinki nie są dość drogie, są też łatwo dostępne w dużej ilości. Więc no coś takiego to jest po prostu przyjemność dla mnie zbudować. No i też tak jak mówię, no na razie to bardzo ładnie wygląda. Chociaż tak trochę myślałem o tej błękitnej wodzie, no ale nie mam innych klocków tak na wodę, żeby zrobić jakieś takie ładne bagno na przykład. Zwykle jak robiłem bagno, to dawałem sand green klocki, a na nie po prostu dawałem te przezroczyste klocki. Ale no, nie, raczej mi nie starczy tyle i też szczerze mówiąc, gdybym robił tak, że wiecie, że daję najpierw jednego klocka sand green, a dopiero na niego jakiś inny klocek, no to to już by od razu dało mi o wiele większy teren tak do góry, więc no to musiałbym robić jeszcze więcej prostoklocków używać, żeby zbudować ten teren jeszcze wyżej. A no szczerze mówiąc też tego nie chcę robić, więc powiedzmy, że będzie taka błękitna woda. Chociaż najlepsza byłaby taka, powiedzmy, ciemno-przezroczysta, to takie klocki są ciemno-przezroczyste. I one byłyby jak najbardziej okej okay tutaj w takim mocku, no ale nie mam takich klocków, więc no cóż, robimy z tego co mamy. No bo też szczerze mówiąc ten kolor tak trochę się kuje versus ten taki, powiedzmy, piaskowy, taki bagienny klimat. No bo tu mamy po prostu taką czystą, przezroczystą wodę, powiedzmy tak, no po prostu Grecja czy Chorwacja tu jest, powiedzmy, z tej wody, a nie jakiś taki podmokły teren. No ale tak jak mówię, no zamysłem było to, żeby to były takie bardziej kałuże, bardziej jakieś takie jeziorka. No być może zmienię to, na razie nie wiem, no bo szczerze mówiąc, jeżeli miałbym mówić o jakimś najsłabszym aspekcie tego mocka, no to na pewno jest ta woda. To nie ma co się oszukiwać, ta woda jest po prostu najsłabszym aspektem tego moca, no bo tak jak mówię, jest po prostu zbyt błękitna. No ale cóż, no zobaczymy co z tego wyjdzie, jak dodam drugą płytkę, to zobaczymy ile w ogóle tej wody mi jeszcze starczy. Więc no być może będę coś zmieniać, tak? Też nie wiem czy nie dodać właśnie tutaj jakichś sand greenów, ale no, tak jak mówię, no, to jest podnoszenie terenu o kolejne płytki do góry. A na to chyba mi nie starczy po prostu środków klockowych, tak? No, chociaż na tych płytek mam całkiem sporo takich randomowych kolorów, no ale nie wiem czy mi starczy szczerze mówiąc. A też nie chcę ryzykować, no bo jak widzicie makieta jest praktycznie w połowie skończona, więc musiałbym to wszystko rozbierać. Potem po prostu od nowa budować, więc cóż, no przyznam się, że to jest jeden z moich błędów w tym mocku, że zrobiłem taką wodę. No ale tak jak mówię, no chciałem, żeby to była taka woda jak w tym filmie The Dark Times, czyli po prostu jakieś takie kałuże, czy jakieś tam jeziorka. Więc na pewno na mojej liście zakupów muszą pojawić się takie inne kolory klocków na wodę, tak? Nie tylko tak błękitne, bo te błękitne, jak na przykład budowałem Osgiliath, no to na Andulinę idealnie pasowały. No tak w przypadku takich, powiedzmy, trochę bagiennych klimatów w ogóle te klocki nie pasują. Też mógłbym z przeźroczystych używać klocków, żeby tutaj po prostu zrobić to tak jak wokół tego klona na przykład jest. Ale no też byłaby to po prostu zbyt czysta woda, więc no niestety muszę się z tym pogodzić. No i zaakceptować tą wodę jaką mam. Być może właśnie jakby dodać tego mocka z ery Imperium, tak, no to dam tam inne kolory wody. Żeby właśnie pokazać jak za pomocą Imperium, tak, za ręką Imperium ta planeta się zmieniła, że na przykład właśnie woda jest już nie jest taka czysta jak kiedyś, że jest właśnie taka brudniejsza. Być może jakaś fabryka, coś takiego, że wiecie, jakieś takie ścieki. No wiecie o co mi chodzi mniej więcej. Także cóż, no dajcie znać w komentarzach oczywiście co wam myślicie o tym mocku, jak wam się to na razie podoba, co wam się nie podoba, co byście zmienili. Oprócz tej wody, tak, no bo woda wiemy, że jest paskudna. No i też dajcie znać co byście chcieli w tym mocku jeszcze zobaczyć, tak. Coś z armii droidów, może jakiś pojazd konkretny, jakąś konkretną scenkę. Albo co chcecie zobaczyć już w tym mocku z ery Imperium, tak? Tym drugim, po tym mocku, jaki będę budować. Także no cóż, no zachęcam do zajrzenia na moje media społecznościowe, linki są oczywiście pod filmem. Zachęcam na wejście na Discorda, gdzie też możecie swoje mocki wstawiać, które też oceniamy na tym Discordzie. No i cóż, ode mnie to tyle chyba w takim filmie, powiedzmy, małym update'cie z tego mocka. No bo tak jak powiedziałem na początku, no tą jedną płytkę mam już finalnie skończoną, tak uważam ją za zakończoną. Jest całkiem spoko, według mnie to co chciałem jest na niej jak na razie,
No i też myślę, że taki update'ik jest całkiem spoko, żeby też nie przedłużać jakichś innych kolejnych filmów. Także ode mnie to tyle w tym temacie tej makiety i widzimy się już w kolejnym update'cie lub w kolejnym filmie. I to pewnie będzie film z tych Boltonów z Gry o Tron.